Niestety nie umiem włączać, ponieważ nie dotarłam do tego etapu w Rumunii. Chciałam wam powiedzieć kilka słów o Rumunii. Zacznę może od Veni Vidi Vici, czyli byłam, zobaczyłam i zwyciężyłam. Przede wszystkim zwyciężyłam, może od tego wam powiem. Zwyciężyłam przede wszystkim ze sobą i ze swoją głową, dlatego że diabeł jest cwany i pod pozorem własnych myśli, w momencie, kiedy zaczynasz coś robić, zsyła ci mnóstwo rzeczy, żebyś tego nie zrobił. I bardzo chcę cię przekonać, żebyś tego nie robił. Dlatego ja na samym początku podjęłam w ogóle decyzję, będąc tam, będąc sama z dzieciakami, że czego bym nie odczuwała, jaka myśl by do mnie nie przyszła, jakby w kwestii tego, że nie idź, nie wychodź, boli cię głowa, źle się czujesz, masz okres, pogoda jest brzydka, ludzie na ciebie patrzą, nikt się nie nawraca, zaczepiają cię, nie zaczepiają, zwracają uwagę, nie zwracają, krzyczą, nie krzyczą, uśmiechają się. Jeśli tylko coś poczujesz, to rób odwrotnie. I to wprowadziłam do swojego życia. Na początku było mi ciężko, każda ewangelizacja kończyła się bólem głowy, ale powiedziałam, możesz zsyłać mi wszystkie bóle świata i tak wyjdę na tą ulicę. Może padać deszcz, może być 35 stopni, bardzo często było 35 stopni. Tego nie widać na filmikach, ale tam jest słońce bardzo dokuczliwe, ponieważ to jest południe, więc jest goręcej. Nieważne, wyjdę, będę głosić. I tak robiłam. I dla tych osób, które się nad czymś wahają, nie patrzcie w ogóle na swoje emocje. Emocje są w ogóle nieważne. Ja z założenia pominałam swoje emocje. Emocje miałam tak rozpuścane. W ogóle gdybym w ogóle szła ze swoimi emocjami, to tak naprawdę bym chyba musiała się spakować i wrócić do Polski od razu. Poszerzyliśmy się wszyscy. Ja się poszerzyłam, moje dzieci się poszerzyły. Moje dzieci od stanu, kiedy mówiły, mamo, obciach, przestajmy to robić, nie wychodźmy, co my tam będziemy robić, jak to robić, dotarły ze mną do takiego stanu, że po prostu spakowaliśmy się w 11:30, szliśmy do pracy, robiliśmy swoje, Zuzia była kamerzystką, świetnie zaczęła obsługiwać kamerę, Stasia za to bił rekordy w rozdawaniu lotek. Szczerze mówiąc, mieliśmy małą rywalizację ze sobą, ponieważ ja robiłam tak, że robiłam cykle głoszenia. Niestety władze rumuńskie zabroniły mi używać kolumny, byłam przygotowana, byłam wyposażona w kolumnę. Dziękuję mojemu mężowi i dziękuję wam za wsparcie finansowe, bo to było możliwe, żeby tam się utrzymać i żeby też kupić troszkę sprzętu. Natomiast w ostatnim momencie władze, wydając mi pozwolenie od 28 lipca, zabroniły mi, ze względu na stan wyjątkowy, który panuje cały czas w Rumunii, zabronili mi używać jakiegokolwiek nagłośnienia. Kolumnę, w tym megafonu wszystkiego, więc został mi mój własny głos. I tak wyszłam. Ewangelizacje w Rumunii, jeśli chodzi o takie dane liczbowe, odbyło się ich 15. Głosiłam 3 razy w tygodniu, oprócz pierwszego tygodnia i ostatniego. Wyszło ich 15. Reakcje ludzi, tak jak w Polsce, od najróżniejszych, od malowania kółek na głowie, po uśmiechy, po kpiny. Ale zdarzyło mi się też bardzo dużo fajnych rzeczy. Zdarzyło mi się 2 czy 3 ludzi, którzy w ogóle przyszli tylko i wyłącznie na imię Jezus, usłyszeli imię Jezus. Szli w ogóle gdzie indziej, skręcili do mnie, przyszli porozmawiać. Rozmawiali, w sercu mieli Jezusa, były to najprawdopodobniej osoby nawrócone. Było też kilka osób, które po prostu miały gęsią skórkę, słyszały też imię Jezus, nie wiedziały, co się dzieje, podeszły porozmawiać, także mam na koncie kilka rozmów. Takich, które są odpowiedzią po prostu na to, co robiłam, ale oczywiście też gro ludzi gdzieś tam, tak jak w Polsce, tak jak na ulicy pewnie, wy przeżywacie kpiny, uśmieszki i różne tam inne rzeczy. Pokonałam język, pokonałam lęki, pokonałam stres. W przyszłym roku jadę znowu.